sobotę 1 października na stadionie Klubu Sportowego Bielawianka w Bielawie zostały rozegrane mecze ćwierćfinałowe Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego 8. PLFA 8 to jest liga zmniejszona, tak jakby. Normalnie w futbolu amerykańskim gra się po 11 zawodników, my gramy po 8 zawodników, jest to troszeczkę mniejsze boisko, skrócony czas gry, uproszczone troszeczkę zasady. Jest to taka liga, która została skonstruowana po to, aby uprościć tym drużynom, które dopiero wchodzą do Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego, żeby po prostu nie musiały mieć zbyt dużo zawodników, zbyt dużych wymagań, aby po prostu mogły sobie spokojnie wejść w sezon. My zadecydowaliśmy, że po zeszłym roku, kiedy mieliśmy rozmowę w klubie, że należałoby, aby jakby rozpocząć ten proces odbudowywania klubu, musimy właśnie zacząć od tej najniższej ligi. No i jak na razie radzimy sobie w niej świetnie, pokonaliśmy wszystkie drużyny, z którymi graliśmy, zobaczymy jak będzie dzisiaj. No celujemy, chcielibyśmy wejść do tego turnieju finałowego i tam powalczyć o najwyższe miejsca. No a za rok to już zobaczymy. Myślę, że już na pewno nie PLFA 8, raczej będziemy starali się iść wyżej. No mamy do tej najwyższej ligi, mamy kilka lig jeszcze, ta liga się bardzo rozwinęła względem tego, co było w poprzednich latach. Teraz mamy ponad 100 klubów w Polsce, także to jest zupełnie inna bajka niż to, co było kiedyś, kiedy było nas, powiedzmy, nie wiem, kilkanaście klubów w całym kraju. Jest motion jednego z zawodników i piłka zostaje w rękach rozgrywającego wspaniałego naszego quarterbacka. I to jest touchdown Adrian Turner! Turniej miał być nie tylko ucztą sportową, ale także dobrą rozrywką dla przybyłych kibiców. Dzisiaj już są trzy liderki przygotowane, mamy dodatkowe różne elementy dekoracyjne, jest już Dawid Biały, który komentuje dla nas spotkania. No staramy się takimi niesiołymi kroczkami wracać do tego, co było wcześniej. Czy się uda osiągnąć taki poziom jak kiedyś? Myślę, że to jeszcze zajmie trochę czasu, to nie będzie z dnia na dzień ani w ciągu jednego roku, ale najważniejsze jest to, żeby po prostu futbol jakby skierował się w tym kierunku, w którym był kiedyś, czyli po prostu rozwoju, fajnej zabawy dla całej rodziny, żeby tutaj na trybunach po prostu było gorąco i żeby było ciekawie. Bielawa Łódź dalej jest takim solidnym punktem na mapie. Tutaj drużyny przyjezdne, które dzisiaj przyjechały, naprawdę zachwyceni, zwłaszcza Husaria, mówią, że naprawdę super to wszystko wygląda. Sami porównują jakby naszą organizację do siebie, mówią, że ich miasto tuła po wszystkich boiskach, wyrzucają ich tylko gdzie mogą, przesuwają z tego boiska na tamto. Nie mogą znaleźć swojego miejsca, a my mamy swoje ukochane miejsce, Stadion Bielawianki. Chcielibyśmy tu grać przez następne, może i nawet 50 lat. Piękne podanie! Zakończył się właśnie mecz Husaria Szczecin B kontra Warriors Lubin, wygrany przez Husaria Szczecin B, także już wiemy, że jest to drużyna, która awansowała do finału. No i za chwileczkę będziemy mieli mecz Bielawa Łódź kontra Żagań Shadows, który właśnie zadecyduje o tym, która z tych drużyn przejdzie do turnieju finałowego. No myślę, że chłopaki tu nie odpuszczą absolutnie, chcą wygrać wysoko. Zobaczymy, jak się ten mecz potoczy. W futbolu bywa bardzo różnie. Może nawet drużyna, która teoretycznie być takim underdogiem tak zwanym, czyli drużyną, która teoretycznie z góry już jest skazana na porażkę, może zdobyć w pierwszych minutach jakieś przypadkowe przyłożenie i nagle się wszystko zaczyna obracać w zupełnie odwrotnym kierunku. Wszyscy zaczynają się stresować, bać, o kurczę, co się stanie. No i grają jakby, no nie z taką zimną głową i solidnym, powiedzmy, futbolem, tylko grają po prostu chaotycznie i może być bardzo różnie. Także mówię, ja kocham ten sport właśnie za to, że on jest nieprzewidywalny praktycznie zawsze i warto zawsze obejrzeć taki mecz i się upewnić, czy naprawdę tak będzie, jak myślimy. Turniej dla drużyny z Bielawy okazał się dużym sukcesem nie tylko pod względem organizacji. Ten sezon dla nich to łącznie 186 punktów zdobytych, bez straty żadnego. Wielki finał Mistrzostw Polski PLF A8 odbędzie się już 22 października, a w nim bielawskie Sowy zmierzą się z Warsaw Old Boys.